Amfetaminę brałem dopiero później, także jak ale już... Ale w małych ilościach. Nie, bardzo krótko, bo bardzo krótko, to był bardzo krótki epizod. Wiesz co, dlatego, że jeszcze moi później totalnie rozpasani koledzy nie byli tak rozpasani. Okay. I był taki, był konkretny powód, dlaczego krótko ją brałem, ponieważ był taki motyw, że mi i jednemu koledze już się to spodobało troszeczkę bardziej i weszło tak, że zaczęliśmy to sobie po prostu wciągać co weekend. I poszliśmy na jakąś imprezę i oddzieliliśmy się od głównej grupy i polecieliśmy sobie na jakąś ławeczkę zażyć ten specyfik. Wróciliśmy, a nasi koledzy nas styrali jak frajerów, że co, naćpaliście się znowu? A my, nie, nieprawda. No tak, naćpaliście się. Na upokorzenie. Co, fajniej się czujesz, Wini? Fajny teraz jesteś, koleś? Ale ty, idź po derwi jakąś dziewczynę, bo jesteś zajebisty. I ja wróciłem do domu, taki kurwa zdołowany, mówię, tak, faktycznie, jestem ćpunem. No nigdy tak nie róbcie. Przed tym mnie przestrzegano, a teraz sam taki jestem. Kręciłeś sobie paranoję. No i normalnie i zadziałało. Wow, szkoda, że do mnie tak nikt nie poszedł. No ale dobra, może się też przyjdzie. I zadziałało. Tylko nie wiem, czy się nabiorę na to. No potem niestety już były zmiany warty i wchodziły inne specyfiki. No. Już nikt tak nie mówił. Kawa, hot dogi, takie rzeczy. Tak jest. No, ale wtedy doszło do takiego czegoś.